Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w Akademii Ziołolecznictwa. Cóż to takiego ta Akademia Ziołolecznictwa? Otóż postanowiliśmy w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki, którym zajmujemy się terapią naturalną, utworzyć platformę edukacyjną, na której będziecie Państwo mogli dowiedzieć się o fitoterapii, o różnych naturalnych metodach terapii, które stosujemy i praktykujemy od bardzo wielu lat. Będziemy Państwu mówić, zarówno o surowcach zielarskich i innych naturalnych produktach, ale także będziemy Państwu przedstawiać metody terapeutyczne, którymi kierujemy się w naszej praktyce, oraz kierują się lekarze, którzy z nami współpracują. To będzie platforma online z racji sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Jest to normalna i taka, chyba, przyjęta forma edukacji. Pierwszym tematem, który chcielibyśmy poruszyć, to jest temat koronawirusa, czyli ziołolecznictwo w obliczu koronawirusa. Koronawirus to coś, co nas dotknęło na wiosnę, albo jak niektórzy twierdzą już w zimie 2019 roku. Funkcjonuje od, pod, pod taką nazwą COVID-19, od czego jest ta nazwa. Tutaj macie Państwo na slajdzie skrót, dlaczego tak się ta choroba często jest przedstawiana w mediach. Jest to ostra choroba zakaźna układu oddechowego, która jest wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Cechą charakterystyczną COVID-19 jest to, że infekcja ta często toczy się na poziomie nosa, gardła, ale często ono się przesuwa, jakby spływa do oskrzeli, do płuc, powodując tam chorobę infekcyjną płuc. Zarówno wirusową, jak i nadkaża się potem, i jest ta choroba nadkażeniem bakteryjnym. Dlatego też, jak mogliby się niektórzy zdziwić, dlaczego stosuje się antybiotyki w chorobie wirusowej, no niestety ona jest pierwotnie wirusowa, a potem już jest chorobą również bakteryjną. Zresztą to jest bardzo częsta sytuacja. Każda w zasadzie infekcja która się toczy w naszych drogach oddechowych, no w 90 kilku procentach przypadków, mówimy o dorosłych ludziach, jest pierwotnie wirusowa, a potem dopiero bakteryjna. I też zachęcam Państwa do tego, aby wpierw bardzo ostrożnie stosować antybiotykoterapię, ona dopiero jest taką, taką orężem terapeutycznym, który wykorzystuje się w późniejszym czasie. Jakie są objawy tej infekcji? No, wielu z nas już o tym wie. Ona przebiega w sposób podstępny, dlatego że przypomina czasami zwykłe przeziębienie, ale są pewne takie charakterystyczne dwie rzeczy, o których warto wiedzieć. Mianowicie towarzyszy temu dość często bardzo duże osłabienie. Ci ludzie, są, no nie mogą ani ręką, ani nogą ruszyć. To dokładnie tak wygląda. Oraz występuje zaburzenie odczucia czy smaku i powonienia. To też jest charakterystyczna rzecz dla tej jednostki chorobowej. Jak należałoby prowadzić tą terapię, profilaktykę, czego trzeba przestrzegać, jak oceniać. Przebieg tejże infekcji, bo w większości przypadków nie będziemy w ogóle czuć tego, tej, tej choroby, ewentualnie ona będzie bardzo łagodnie u nas występować. Niemniej jednak musimy być czujni, dlatego że może dojść do. Do dynamicznego narastania objawów, więc należy monitorować pomiar temperatury ciała. I nie tylko chodzi o to, jak ona jest wysoka, ale jak też szybko narasta. I pamiętać należy tutaj już o jednej ważnej, istotnej rzeczy. Nie należy obniżać temperatury ciała, jeżeli ona nie przekroczy wartości 38,5. Oczywiście są do tego wyjątki, ale o tym będziemy zaraz mówić. A dlaczego ta temperatura 38,5 dopiero nas, nas skłania do tego, żeby ją obniżać? Otóż dlatego, że właśnie u osób, które mają taki stan, w zasadzie podgorączkowy, najlepiej działają, działają enzymy, które powodują namnażanie się limfocytów, produkcję przeciwciał. To jest taki. Taki, taka optymalna temperatura do tego, żeby układ odpornościowy zadziałał prawidłowo. Możecie Państwo pamiętać może z, nawet z literatury, bodajże w noweli Antek Bolesława Prusa jest takie sformułowanie. Wsadzili ją na trzy zdrowaśki do pieca, na desce. Dlaczego wsadzili tą osobę, tą kobietę, tą dziewczynę na tej desce do tego pieca? Otóż po to, żeby jej temperatura ciała wzrosła. Nie wiedzieli oczywiście o tym ci ludzie w XIX wieku, że w temperaturze wyższej niż, niż, niż normalna szybciej, bardziej sprawnia, sprawny jest układ odpornościowy, ale wiedziano doświadczalnie czy empirycznie, że taka, takie postępowanie jest postępowaniem, który może się przyczynić do poprawy stanu zdrowia tej osoby. Z takich nowszych doniesień, jak się stosuje na przykład środek antywirusowy interferon, dość popularny w medycynie, to też się u pacjenta podnosi temperatura. Jak się stosuje preparat, jest taki lek z jemioły, z jednej, jeden z niemieckich firm, Iskador, bodajże się nazywa, także po zastosowaniu tego preparatu następuje wzrost temperatury ciała i to się uznaje za, za stymulację odpornościowego. Tak więc y, temperatura podwyższona nie jest powodem do tego, żeby ją obniżać chyba, że jest powyżej 38.5, ewentualnie bardzo dynamicznie narasta. Te wyjątki, y, gdzie trzeba obniżać temperaturę wcześniej, na pewno lekarz, który, do którego kontaktu zawsze Państwa zachęcamy i będziemy zachęcać. Jest w stanie Państwu powiedzieć, czy należy, czy też nie należy obniżać temperatury. kiedy powinniśmy myśleć o tym, żeby ją obniżyć, mimo, że ona nie jest taka wysoka, jak już wspomniałem? No wtedy, kiedy na przykład y, jest to, y, mamy w, y, w przeszłości mieliśmy incydenty drgawkowe, zwłaszcza, gdy one się zdarzały u dzieci. Gdy y, mamy złą tolerancję y, wysokiej temperatury, bo na przykład y, mamy uczucie duszności bardzo źle się czujemy, to wtedy lepiej jednak mimo wszystko obniżyć, ale bardzo ostrożnie. Gdy jesteśmy w ciąży, gdy niedawno przebyliśmy operację, gdy mamy układ odpornościowy, który generalnie reaguje energią, czyli nie podwyższa się temperatura, a tu nagle się podwyższyła bardzo wysoko, to wtedy trzeba pamiętać i rozważyć obniżenie temperatury. Jednak pamiętajcie Państwo, bądźcie w kontakcie z lekarzem, aby on o tym zdecydował, bo to jest, bo to powinien właśnie to powinna być jego, jego, jego decyzja. Co należy oprócz temperatury monitorować? No, trzeba monitorować pomiar częstości oddychania. Jeżeli mamy powyżej 30 oddechów na minutę, no to jest sytuacja, która może nam sugerować, iż nasza krew nie jest wystarczająco dobrze natlenowana, czyli mamy za niską saturację. O słuchajcie, bardzo modne słowo. Wysycenie tlenem, bo to saturacja, to jest definicja saturacji, wysycenie tlenem krwi jest zbyt małe. Są teraz sugestie i jest to chyba dobry zakup, bo nie jest to coś drugiego, a, a może nawet uratować życie warto mieć pulsoksymetr w domu, czy takie urządzenie, które mierzy nasycenie, wysycenie. Tlenem naszej krwi. Jeżeli mamy wysycenie na poziomie 94 do 98%, to możemy być spokojni, ale gdy to wysycenie spada poniżej tej wartości, a zwłaszcza gdy osiągnie 92 lub niższe wartości, no to mamy sytuację niebezpieczną. I tutaj drobna uwaga, dlatego że nie, czasami osoby młode mogą mieć to wysycenie krwi niższe, bez świadomości, że takie mają, mimo że nie odczuwają duszności, a jednak ich wysycenie krwi jest bardzo małe. One są wydolne, one są w bardzo dobrej kondycji, dlatego wydaje się, że funkcjonują normalnie, a jednak jak się zbada pulsoksymetrem, to to wysycenie krwi jest za niskie. Dlatego warto korzystać z tego urządzenia. Patrzmy też na pomiar diurezy. Nasza diureza, czyli ilość oddawanego moczu, powinna być prawidłowa. Powinniśmy w ogóle bardzo dużo pić. Każda infekcja, zwłaszcza infekcja wirusowa, wymaga od nas pojenia. Musimy się bardzo intensywnie nawadniać nawet może dojść do pewnego przewodnienia, bo częściej możemy oddawać mocz. Oczywiście tu znowu uwaga, jeżeli ktoś ma niewydolność krążenia, jest chory na serce, no to tu trzeba diurezę i też w innych szczególnych stworzeniach bardzo ostrożnie z tą diurezą u takich osób. Ale to lekarz oczywiście, który powinien o, o wielu o większości działań terapeutycznych naszych wiedzieć, Państwu o tym powie. Więc nawadnianie jest bardzo ważnym elementem leczenia. Bez wody się nie wyleczymy. Musimy pić albo dostawać kroplówki, jeżeli jesteśmy w cięższym stanie. Powinniśmy pamiętać, o tym, że wzrost temperatury o 1 stopień to jest informacja, że powinniśmy co najmniej 500 ml płynu więcej przyjąć na dobę, bo to po prostu występuje parowanie z naszego ciała. Im wyższa temperatura, tym bardziej się paruje. Tak więc obniżanie gorączki. Trzymanie odpowiedniej saturacji, częstość oddechów, pomiar diurezy. To są, to są bardzo ważne elementy, które należy, należy monitorować. Jak powinniśmy się zachowywać, będąc zagrożeni? Tą chorobą mając już jakieś, jakąś, jakieś objawy, symptomy w chorobie infekcyjnej, powinniście postać w domu, czyli izolować, mieć y, dużo czasu dla siebie, y, czyli być w, kont, kon, w takim, kon, y, dobrej y, kondycji psychicznej i fizycznej, czyli, czyli po prostu odpoczywać. Y, pamiętajcie Państwo, że sen y, to jest najlepszy odpoczynek i y, Brak pracy to też jest bardzo ważny element. Jeżeli ktoś choruje, to niech nie pracuje zdalnie. Niech się nie wysila, niech nie ślęczy przed komputerem czy, czy, czy przed komórką i przegląda. On ma odpoczywać. Niech Trzeba się wyłączyć, trzeba dać czas organizmowi do tego, żeby się zregenerował. Nawodnienie organizmu powinno być, tak jak wspomniałem, dość intensywne. 3 litry normalnie powinniśmy spożywać płynu w przypadku infekcji i 500 ml powyżej, każdy stopień powyżej 37 powinien być, prawda, powinien być 500 ml dodatkowo. Powinniśmy nawilżać śluzówki nosa, dlatego że one, te śluzówki nosa wysychają. Jeżeli mamy też problemy z odkrztuszaniem, powinniśmy stosować jakieś substancje, które działają co Najlepiej, żeby to były substancje ziołowe. Pamiętajcie Państwo o tym też, że jeżeli przebywamy długo w domu, to czy to zwłaszcza osób starszych, to należałoby w tym domu troszeczkę się ruszać. Jeżeli damy radę, nie jesteśmy bardzo schorowani, to powinniśmy nawet urządzać sobie takie spacerki. Ja często zalecam pacjentom chodzenie na palcach, bo na piętach. Dlaczego w ten sposób? Dlatego, proszę Państwa, że wtedy pracują mięśnie naszych goleni, czyli podudzi, A one stanowią taką pompę mięściową i tłoczą one krew do góry, nie ma zalegania, nie ma obrzęków. Jeżeli ktoś ma żelaki, to szczególnie powinien o tym pamiętać, żeby wzmacniać, żeby, żeby, żeby stymulować pracę mięśni. Jeżeli ktoś leży, bo jest w bardzo ciężkim stanie, tak też może zdarzyć, to musimy go do tego, zasugerujmy mu, żeby napinał i rozluźniał te mięśnie w obrębie, w obrębie nóg, czyli z, zrobił grzbięcie grzbietowe stopy i podeszwowe, grzbietowe i podeszwowe, bądź też nawet unosił nogę do góry, czy też w ogóle miał nieco wyżej. Chodzi o to, że niestety często się zdarza, że w ostrym stanie dochodzi do powikłań zakrzepowych COVID. 19. Ona, one często są przyczyną, przyczyną zgonu, a nie na przykład kwestia skrajnego niedotlenienia. Tak więc pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym, żeby stymulować odpornościowy i tutaj, i tutaj uwaga ważna, na tym slajdzie, który Państwo zaraz zobaczycie, będzie, będzie to, co nam ten. Jakie są symptomy niedoboru odporności Europejskie Towarzystwa Niedoboru Odporności. Dało taki, taki dekalog, w którym możemy e, zobaczyć, na ile, kiedy ta odporność jest e, u nas za niska. Macie Państwo ten dekalog na ekranie, więc ja nie będę tutaj w tej kwestii się e, co do niego odnosił, ale pamiętajcie Państwo o takich zasadach generalnych. Jeżeli nasza infekcja toczy się na poziomie nosa, gardła i kończy się na poziomie nosa i gardła, to raczej mamy dobrą odporność. Ale jeżeli ona się wikła, na przykład, zapaleniem zatok, Zapaleniem mu skrzeli, zapaleniem płuc, no to znaczy się, że on organizm sobie nie radzi, z tymi bariery nie są sprawne i należy te bariery wzmocnić. I to świadczy o tym, że mamy za niską odporność. Ta niska odporność się właśnie manifestuje takimi objawami. Co nam obniża odporność? I tutaj patrzcie Państwo na ten bardzo obrazowy slajd. Na górze jest stres. I rzeczywiście, stres to jest. I czynnik immunosupresyjny najsilniejszy, czyli obniżający odporność. Immunosupresja to obniżanie odporności. Antybiotykoterapię bez potrzeby. Często ludzie. Biorą na wszelki wypadek. To jest wielki błąd. Nie wolno antybiotyków, bo potem nie będą działać jak będzie potrzeba. Wychłodzenie organizmu też obniża odporność. Nowotwory lub inne ciężkie choroby, one również obniżają odporność. Terapia immunosupresyjna, czyli obniżająca odporność specjalnie, na przykład cykrosporoda, inne, również one obniżają odporność. Zła dieta, na przykład dużo alkoholu. Alkohol jest jednym z silniejszych immunosupresyjnych środków. Operacje, no i smog, który oczywiście w Polsce jest popularny, niestety nie tylko. Nie tylko w dużych miastach, ale także na wsiach, zwłaszcza w godinach górskich. To są czynniki, których trzeba unikać w przypadku, kiedy jesteśmy zagrożeni infekcją, nie tylko koronawirusem, każdą infekcją. Od czego trzeba zacząć yy, z tą stymulacją odporności? Oczywiście od, po, po pierwsze od pozbycia się tych czynników, które obniżają odporność, ale trzeba zacząć od diety. I dieta jest ważnym elementem, dobre odżywianie wysokowartościowymi produktami, nie fast foodami odgrzewanymi, tylko wysokowartościowymi produktami. Każdy z Was myślę, że wie, jak nie, to się się swoich mam lub babci, one wiedzą, co to jest dobre, prawdziwe jedzenie, naturalne, z, włas... z natury, a nie z fabryki. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że... Stymulację odporności odbywa się przede wszystkim przez dobrą stanę, stan fluorelitowy. Jeżeli mamy właściwy stan florilitowej. jeżeli te bakterie są probiotyczne, są nam sprzyjające, to będzie mieć wysoką odporność organizmu. Oczywiście y, nie tylko chodzi o, o stymulację odporności, bo mamy w diecie możliwości, na przykład bardzo dobrze działa bulion, y, zwłaszcza wołowy, y, znakomicie działają takie produkty jak cebula, czosnek, miód, to, to wszystko. Bardzo korzystne dla zdrowia produkty, które podnoszą naszą odporność i chronią nas przed wirusami. Natomiast mm, ważne jest tutaj, Państwu przytaczam, Taki, takie e, informacje z publikacji naukowej, które są zamieszczone poniżej, e, e, zaburzenie, e, zaburzenie równowagi jelitowej może prowadzić do translokacji bakterii i wtórnej infekcji. Po prostu e, stan flory jelitowej jest ważny, żebyśmy mieli dużo bakterii, takich jak Lactobacillus, bifidobakterium. to są te nasze probiotyczne bakterie. Bakterie probiotyczne hamują rozwój bakterii chorobotwórczych w jelitach, modulują reakcję zapalną i odpowiedź immunologiczną. Fizjologiczna flora jelitowa wpływa na aktywność systemu immunologicznego. Błony śluzowe jelita poprawia przepływ krwi. W jelitach dochodzi do y, takiej walki. Y, my mamy różne bakterie w jelitach. I te, które nam sprzyjają, i te, które nam nie sprzyjają. Ale te, które nam sprzyjają, Powinny być w przewadze. One powinny trzymać w ryzach. Jeżeli jedna bakteria, jedna, jed, są bakterie, dominują te prozdrowotne, to te, które chcą nam spowodować chorobę, nie są w stanie się rozwinąć. Po prostu jest taka. Taka e, supresja tych bakterii i one nie, nie rozwijają się. Więc w, trzeba dostarczać do naszego organizmu produkty, które mają te, te dobre, dobre własności y, i y, y, wykorzystuje się prawda, y, w terapii bardzo często. Coś, co się nazywa prebiotykiem. Te prebiotyki to substancje naturalne, które są, które, którym się pacjent odżywia i, które, i nie, one nie są trawione przez nasz organizm. My nie mamy możliwości ich strawienia, na przykład błonnik, ale znakomicie są trawione przez, przez bakterie, które żywią się tymi. Więc ta karma dla tych naszych prozdrowotnych bakterii to są prebiotyki. A probiotyki to właśnie te zdrowe, te prawdziwe produkty, które, te prawdziwe bakterie, które, które mamy. Bakterie prebiotyczne mają też większe właściwości adhezyjne. Jest po prostu łatwiej im żyć w naszych jelitach niż tym, niż tym chorobotwórczym. Dlatego wspomóżmy je, a będą one nam służyć. Jak już dostarczamy jakiś produkt do o własnościach probiotycznych, bo mówię na razie, na razie o diecie, ale też mamy tutaj, Wchodzimy już w aspekt suplementacji diety, bo nie wszyscy stosują i spożywają taką ilość błonnika, jakby trzeba było. Często mamy dużo żywności wysoko przetworzonej. Często, zwłaszcza ludzie młodzi i starsi, jedzą bardzo mało błonnika i tym trzeba dostarczyć. Błonnik niejako ekstra. I, i, taki, I taki błonnik ekstra dostarczany, tutaj pokazuję Państwu preparat, który w Centrum Żyrolocnictwa Województwa stosujemy najczęściej. Połączenie, połączenie bakterii probiotycznych z prebiotykiem, czyli łupina, babki, nasie, łupina nasienna babki jajowatej, błonnik z nasion owsa, inulina, to wszystko jest są prebiotyki. I jak się połączy bakterie prozdrowotne z tą karmą e, i taki preparat nazywa się preparatem synbiotycznym i te one są najwyższej jakości. E, ważne jest tutaj w przypadku po, e, stosowania prebio, e, pre, zwłaszcza e, probiotyków, żeby te bakterie były mikrokapsułkowane, e, czyli żeby one były w takich małych otoczkach, które, które są spożywane przez, przez nas. Dlaczego? Bo gdy zażywamy bakterie takie SOTE, to najczęściej sytuacja z tego typu. Że te bakterie ulegają zniszczeniu w obrębie naszego żołądka. Nasz żołądek to jeden z y, filarów układu odpornościowego. Tam jest kwas żołądkowy, który ma pH2 i, i ten kwas zabija bakterie. Więc jeżeli stosujemy takie bakterie niemikrotoczkowane, nie są one w takich kuleczkach, no to wtedy niestety, niestety y, część z nich y, y, po drodze do naszych jelit, gdzie ich, ich, ich docelowe miejsce bytowania jest, one giną. Natomiast jakie surowce zielarskie są ważne w przypadku upośledzenia odporności i odpornienia nas przed infekcją. No, przede wszystkim ziele jeżówki purpurowej to jest jakby na pierwszym miejscu. Miążale na drugim miejscu. Potem produkty pszczele kit pszczelny, propolis, płyek pszczeli, ale także popularne surowce roślinne, które bardzo często są przez nas używane: jak grumianek, jak melisa, korzeń żeńszenia. To są wszystko. Surowce zielarskie, które podnoszą naszą odporność i które warto wykorzystać właśnie w leczeniu i profilaktyce COVID-19, bądź też innych infekcji wirusowych. Ważne jest, proszę Państwa, aby nasz układ odpornościowy, funkcjonował prawidłowo. Już mówiłem o tej gorączce, żeby jej nie obniżać za szybko, dlatego że to jest nasza, nasza broń, jedna z naszych ob tarcz obronnych. Obron tarczą obronną jest również właściwy stan skóry, nawilżona, niepopękana, nie sucha, tylko w dobrym stanie. Błony śluzowe są niezwychanie ważnym elementem naszej bariery odpornościowej. Mówiłem już Państwu o tym, że trzeba dbać o to, aby się nie odwodnić, aby nie zmniejszyć poziomu wody w naszym elektrolitów naszym, w naszym organizmie. Dlaczego to jest tak ważne? Nie tylko dlatego, żeby nie dostać na przykład zaburzeń elektrolitowych, za dużego poziomu potasu na przykład, ale też jest to ważne po to, aby błona śluzowa była wilgotna, jak błona śluzowa jest wilgotna, to wyłapuje drobiny bakterii bakterie, wirusy, no wszystkie patogeny, które tam są. Włapie, one się przyklejają do tej wilgotnej błony śluzowej, naszych dróg oddechowych, i są wyrzucane poprzez kaszel, który jest elementem odporności nieswoistej czynnej. Kaszel jest ważnym elementem, jeżeli stosujemy. Leki przeciwkaszlowa to też niestety jest dość częste, to my sobie ten od, odruch niszczymy. My sami atakujemy własną odporność, sami ją niszczymy poprzez stosowanie środków przeciwkaszlowych. Oczywiście są sytuacje takie, gdzie na przykład mamy suchy, bezproduktywny kaszel, zwłaszcza w nocy, no to trudno, wtedy mniejszym złem będzie podanie takiego syropu wykrztuś, syropu przeciwkaszlowego z dextrometorfanem na przykład, który. To spowoduje, że się prześpimy, a sen, jak Państwo wiecie, raz, że odporność, dwa, że daje wypoczynek, więc lepiej mniejszym złem będzie podanie tego syropu na noc. Ale nie stosujcie go, jeżeli się tylko da od niego uwolnić. Zresztą mamy inne metody wykształszania, leczenia kaszlu w sposób bardziej fizjologiczny, czyli, czyli stymulacji po pierwsze stosowanie ziół o działaniu przeciwzapalnym, powlekającym oraz stosowanie ziół, które będą działać wyksztuźnie. To wtedy każdy kaszel, czy to będzie kaszel spływający przez nosogardzieli do skrze, czy też ten, który tam się wytwarza będzie. incelikli, incelikli bana. Alem. żeby ten stan naszego, naszego przewodu naszego układu oddechowego był prawidłowy, czyli był wilgotny, warto stosować niektóre surowce zielarskie. Jednym z takich surowców jest prawoślaz. korzeń prawoślazu i państwo do widzicie schemat działania korzenia prawoślazu. On jest zaczerpnięty z takiej publikacji ziołoleczyciela Grzegorza, którą na końcu będę państwu reklamował, bo jest autorem tej publikacji. I mamy tutaj działania korzenia prawe Działa on na odruch kaszlowy, działa wykrztuśnie, działa przeciwzapalnie, bo jest taki efekt wywołuje, gdyż jest immunomodulujący i podnosi aktywność fagocytarną, czyli zwiększa własności żerne naszych, naszych fagocytów. Działa także przeciwzapalnie w układzie pokarmowym, dlatego on jest często używany do leczenia chorób przewodu pokarmowego, jakichś tam chorób zapalnych, choroby w żołądka nasila tenże prawoślad, aktywność nabłonka migawkowego. Co to jest ten nabłonek migawkowy? Otóż w, naszych, w naszym układzie oddechowym, w naszych skrzydłach tchawicy znajduje się nabłonek, który można by porównać do, do aksamitu albo prawda do dywanu może tak. On jest pokryty takimi małymi włoskami, które ruszają się w kierunku do góry, na zewnątrz, ruszają się, a są pokryte, one działają w obrębie tego śluzu, który tam powinien fizjologicznie istnieć. Co, co, co powoduje? Powoduje to to, że taki produkt, który tam się znajdzie, na przykład bakteria czy wirus, on jest wypychany do góry, a potem wykrztuszany przez danego, danego pacjenta. Ale kiedy ten nabłonek migawkowy nie działa? Nie działa wtedy, kiedy my palimy, jak palimy papierosy, to na błonek migawkowy nie działa, bo dym tytoniowy poraża na błonek migawkowy, i wtedy nie mamy odruchu, odruchu wykształconnego w ciągu dnia, i to wszystko, co na nas wchodzi, to zalega w tych miejscach. Natomiast, jak w nocy taki palacz nie pali, to na przykład okazuje się, że rano. Wyksztusza ogromne ilości wydzieliny. Dlaczego? Dlatego, że organizm, mimo że on go zatruwa, to on jednak funkcjonuje, przynajmniej jak ktoś już jest, jeszcze ma jakąś regeneracyjną właściwość, bo jak już nie ma już jest tak przepalony, że już nie działa, to już nie działa, ale zwykle rano ten palacz jeszcze wyrzuca z siebie. Tą, 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 tą wydzielinę, która się w, w ciągu nocy tam zgromadziła, dlatego, że, że po prostu w nocy nie palił i magleny migawkowy mógł to normalnie oczyszczać te drogi oddechowe. Więc prawość las jest ważnym elementem układu odpornościowego, nie tylko dlatego, że pobudza aktywność fagocytarną, ale moim zdaniem przede wszystkim dlatego, że dobrze wpływa na magleny ma migawkowe, że nawilża nasze, nasze drogi oddechowe, a to jest bardzo ważne element terapii. Więc nie tylko to, co stymuluje nasz układ odpornościowy w sensie stymuluje limfocyty yy, czy też makrofagi. Również te produkt te surowce, które dodają yy, poprawiają tą nieswoistą obronę przez wykrztuszanie lepsze przez, przez, barierę, przez barierę, tego typu. Yy, oczywiście jeżeli chodzi o prawościar, to jest jedna rzecz. Natomiast takim na początku tam Państwu podałem w tym naj, naj, najsilniejszym może no, silniejszym, najlepiej poznanym chyba, najlepiej udokumentowanym naukowo immunostymulantem jest korzeń i kwiat jeżówki, i ziele jeżówki purpurowej. Ta jeżówka purpurowa rzeczywiście jest w stanie y, y, poprawić układ odpornościowy, zarówno ten nieswoistą odporność, jak i swoistą odporność. Poza tym działa przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, przeciwzapalnie, zwiększa zdolność oddechową. Jest to bardzo... Y, dobrze poznany i bardzo skuteczny środek immunostymulacji. Oczywiście są pewne bariery, są pewne ograniczenia jej stosowania. Nie powinno być stosowana w przypadku GDYM. Ktoś na przykład ma bardzo ciężkie uszkodzenie wątroby, albo gdy stosuje sterydy anaboliczne, amiodaron, metotreksat, ketokonazol oraz gdy ktoś stosuje na przykład świadomie leczenie immunosupresyjne, na przykład cyklosporona, która się podaje po przeszczepach narządów, no to wtedy, bądź też w jakiejś zaawansowanej herbaryumatyjnej, to wtedy nie powinno się podwyższać poronności, gdy my świadomie ją obniżamy. No i oczywiście jest oczywiście kontrowersyjne, prawda, czy na ile my wtedy teraz powinniśmy odporność obniżać. No, ale są tak sytuacje, że musimy obniżać, bo jak ktoś ma przeszczepione nerki czy serce, to musimy mu to obniżać odporność, bo mu po prostu dojdzie do odrzutu. No, więc, więc to po prostu, no, ten, ci ludzie szczególnie muszą uważać na to, aby nie mieć kontaktu z osobami zarażonymi. Yy, też ciąża, laktacja, yy, gruźlica, białaczka, yy, kolagenozy, stwardnie rozsiane, to są takie yy, przeciwwskazania, które, które są w, obrębie, w monografii jeżówki. Możemy o niej poczytać na przykład na stronach internetowych Europejskiej Agencji Leków, bądź też w Eskopie, tam Tamte informacje są i, no i one pokazują, że w pewnych sytuacjach nie możemy jeżówki stosować, ale. Jeżówka jest u mnie obok aloesu na pierwszym miejscu działania immunostymulującego nasz organizm. Jest jedna ważna rzecz. Jeżówkę należy stosować 7 do 10 dni. Potem trzeba zrobić 3 tygodnie przerwy i ponownie można ją podawać 7 do 10 dni. To jest w naszej ocenie najlepszy sposób stymulacji organizmu. My tak zalecamy swoim pacjentom, naszym pacjentom. Na początku zazwyczaj takie, takie zalecenia się dzieją. Teraz, na przykład, przełom września, października, yy, pierwsza taka seria, druga na przełomie lutego i marca, to jest taki drugi okres, w którym odporność spada. Drugą tą substancją, o której Państwu mówiłem, jest aloes. Aloes to jest yy, liść, yy, który ma jakby dwukierunkowe działanie. Gdy taki liść poddalibyśmy w całości przeróbce, stworzyli z niego jakiś produkt leczniczy, to wtedy mielibyśmy przede wszystkim efekt wypróżniający, czyli stosowany jest w celu wypróżnienia jako, jako przeczyszczający środek. Ja mam lepsze metody działania w przypadku zaparć, no ale jest używany. Natomiast zupełnie inne własności ma miąż aloesowy, który czasami jest zwany żelem aloesowym. Ten miąż aloesowy, który znajduje się wewnątrz liścia i ma taką rzeczywiście żelową konsystencję, on jest substancją immunostymulującą. On powoduje wzrost bakterii probiotycznych. On działa przeciwzapalnie, gojąco na błony śluzowe, na skórę. To jest świetna, świetne narzędzie terapeutyczne w przypadku gdy mamy do czynienia z infekcją jakąkolwiek, imunostymulujące, przeciwwirusowe. Ten miąższ aloesowy jest bardzo, bardzo ważnym elementem terapii i o tym trzeba, trzeba pamiętać. To nie jest ten sam środek, którym jest, jest, jest ten cały, cały liść i ta alona. To jest zupełnie inna rzecz. Zatem liofilizaty na przykład, my używamy w Centrum Ziół Racistych że takiej receptury. Zresztą Państwo na końcu receptury te, które my używamy, będziecie mieć przedstawione, będzie on Wam dostępny, dla Was dostępny. Więc ten miąższ rzeczywiście ma, ma znakomite działanie w odporność organizmu. Czarnuszka siewna, pewnie część z Państwa znana od, głównie z działania przeciw alergicznego bądź przeciw pasożytniczego czy przejść nowotworowego, ona ma te własności, ale tutaj wykorzystujemy jej własności immunostymulujące. Ona podnosi odporność organizmu. I to, co ciekawe, nie tylko olej z czarnuszki siewnej, który jest bardziej znany, ale także um, wodne ekstrakty um, z czarnuszki siewnej działają immunostymulująco. Działają przeciwwirusowo, więc pamiętajmy też o tym, że można wzbogacić swoją dietę o, o czarnuszkę, bądź też stosować ją pod postacią kapsułek. Ważnym elementem leczenia immuno no, że leczenia COVID-19 czy też innych niebezpiecznych chorób jest poprawa nastroju danego pacjenta. Stres obniża odporność, jak Państwo wiecie. A stres no, u niektórych ludzi jest w tej chwili bardzo podwyższony. Jest, mają nerwy napięte jak postronki. I obniżenie tego napięcia, redukcja niepokoju, lęków, fobii jest istotnym elementem terapii. Żeby poprawić nastrój. I tu mamy oczywiście surowce zielarskie, a druga sprawa to jest poprawa nastroju, bo niestety nastroje depresyjne w tej chwili starzają się dość często. Zwłaszcza ludzie są sami w domu, bez kontaktu z rodziną, tylko telefoniczny czy też internetowy jakiś kontakt jest. No to nie nastraja dobrze, zwłaszcza osoby starsze. I teraz możemy, nie jest takby przedmiotem mojego wystąpienia dzisiejszego bo na temat działań, działań przeciwlękowych i przy, możemy mówić mnóstwo, ale y, pamiętajcie Państwo, żeby y, korzystać z takich produktów, gdzie połączony jest korzeń kozłka z krzyżkami chmielu, wtedy to działa najsilniej uspokajająco. Można stosować mieszanki ziołowe, można stosować y, kapsułki ziołowe. I my stosujemy krople najczęściej w Centrum Ziołownictwa, y, gdzie właśnie połączenie jest jeszcze, oczywiście tam są jeszcze głuk, serdecznik, rumianek, y, mielisa, inne składniki, ale, ale y, połączenie kozłka i szczekmielu jest również y, w nim, bo to, to jest najsilniejsze działanie uspokajające tych dwóch surowców, gdy się ze sobą połączy. Podnoszenie nastroju, poprawa nastroju to dziurawiec. Tak działa dziurawiec. Oczywiście dziurawiec ma swoje działania niepożądane, i dlatego bardzo proszę, abyście Państwo patrzyli na działania niepożądane. Nie wolno się przy nim opalać. Ona jest nim to opalanie. Je. Nie jest dobrym, dobrym sposobem na to, żeby, żeby poprawić, żeby, żeby używać go razem z dziurawcem. Więc po, tutaj też trzeba o tym pamiętać. Natomiast on ma też dużo, dużo różnych interakcji. Więc, jeżeli ktoś stosuje jakieś inne leki, warto, żeby, żeby również pamiętał o tym, żeby tego. Żeby, żeby patrzeć na ulotki, bo, bo tutaj jest, on ma bardzo dużo interakcji dziurawiec z lekami, z na, na, na serce, więc tutaj, żebyście Państwo pamiętali o tym. Mówimy też, jeżeli mamy, o, mówimy o dziurawcu, to pamiętajcie, on podnosi poziom serotoniny i dopaminy w przestrzeni synaptycznej, tak działa przeciwdepresyjnie, przeciw to jest jego mechanizm działania. Jak mówimy o, o tej odporności i o, o słońcu, to skojarzyło mi się oczywiście coś, co, co też jest ważne. Ważne jest, żeby stosować witaminę D3. Ona też jest ważno ważnym elementem podnoszenia poziomu odporności organizmu. Witamina D3, o właściwy jej poziom, dobrze, żeby było powyżej 50. No nie, nie wiemy, czy, czy wszyscy są w stanie zbadać sobie tę witaminę D3. W tej chwili to w ogóle ta służba zdrowia kuleje ale jeżeli ktoś ma tendencję do niskiego poziomu D3, koniecznie D3 trzeba przyjmować. Korzeń tarczycy bajkalskiej, jeszcze wracając do D3, my często używamy D3 razem z K2, MK7. Takie połączenie jest świetne w osteoporozie, a osteoporoza niestety też może dotyczyć osób, które siedzą długo w domu i się nie ruszają. To jest taka profilaktyka, dlatego... Im, jak się tylko da wyjść i pospacerować, to trzeba wyjść i pospacerować. Oczywiście unikając tłumów, ale mamy wystarczającą dużą ilość łąk i lasów, żeby sobie chodzić bez kontaktu z innymi, z innymi ludźmi. Wracając do, do działań poprawiających nastrój, ale nie tylko, to pamiętajcie Państwo o tarczycy bajkarskiej. Ona ma bardzo szerokie spektrum działania. Korzeń tarczycy bajkarskiej działa w różnych kierunkach. Działa w kierunku poprawy nastroju, ale nie to jest dla nas tutaj w tym przypadku w ciągu tego mojego wystąpienia tak ważne. Ważne jest to, że korzeń tarczycy bajkalskiej obok korzenia lukrecji był najczęstszym składnikiem mieszanych ziołowych używanych przez Chińczyków w czasie leczenia tej pandemii, gdy ona była na wiosnę bardzo aktywna w Chinach. I stosowali mieszanki. Będziemy o tych mieszankach jeszcze mówić. Pokażę Państwu receptury. Ale zwróćcie Państwu uwagę, dlaczego tarczyca może bajkalska działać tak pozytywnie. Zwróćcie Państwo uwagę na ten slajd, którym pokazujemy. Ile różnych zieloma, różnymi wirusami ona reaguje, na ile wirusów ona działała terapeutycznie? To jest taki, taki przykład, który zaczerpnąłem z publikacji bardzo zresztą dobrej y, y, fitoterapii leki roślinne, pani pod redakcją pani profesor lamer I ta i tutaj jest, zresztą pani profesor lamer zrobiła co do to tarczycy dużą monografię, można w internecie sobie o tym poczytać. I zwróćcie państwo uwagę, Przeciwwirusowy działa w stosunku do wirusa żółtaczki zakaźnej, czyli wirusowego zapalenia wątroby, działa przeciw zapalnie przeciwko retrowirusom, przeciwko wirusom grypy A i B, działa przeciw zapalnie w kierunku wirusów opryszczki. Więc to jest przeciwwirusowy środek o bardzo szerokim spektrum działania. Czy działa na koronawirusa? COVID-19, COVID-19, nie wiemy tego, bo tych badań ja nie przytaczam, ale z doświadczenia wiemy, że naturalne produkty, jeżeli działają w stosunku przeciwwirusowym, w stosunku do jednego, z jednej substancji, będą działać w stosunku do innej. I podkreślam, Chińczycy sobie poradzili z tą, z tą infekcją. Nie wiem dlaczego, jaka była tego przyczyna, ale no należy jednak, wydaje się, że warto byłoby przynajmniej te terapeutyczne działania kopiować od nich, bo oni się po prostu jakoś z tym uporali. Więc tarczyca bajkalska, znakomita, znakomita, znakomita substancja o bardzo szerokim spektrum działania. I tutaj właśnie wspomniałem państwu o publikacji, publikacji pani profesor Lamer o tej, o tej właśnie w publikacji z internetu i pozwoliłem sobie ją troszkę przerobić i i to i tutaj właśnie widzicie, jak szerokie spektrum działania matarczyca bajkalska, jak ona, jak ona może działać na, na nasz organizm. I, I tutaj warto podkreślić też działanie antyhistaminowe, zresztą antyhistaminowo działa również czarnuszka siewna. Działanie antyhistaminowe jest ważne w przypadku infekcji wirusowej bo to razem z przeciwzapalnym działaniem to się ładnie komponuje i może spowodować, że dana, dany stan infekcyjny się nam szybciej skończy. Także tutaj zaczerpnąłem tą, tą, ten, ten slajd, ten rysunek z książki Profilaktyka zdrowotna i witoterapia, którą miałem przyjemność napisać z panią profesor Iwoną Wawer. Kolejny surowiec, o którym warto pamiętać i który trzeba mieć na podorędziu, że tak powiem, w przypadku infekcji koronawirusowej. Otóż jest to, jest to lukrecja. Korzeń lukrecji, tutaj slajd z tej samej książki, o której Państwu wspomniałem, działa przeciwzapalnie, wykrztuśnie, przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo oraz działa rozkurczowo. Wszystkie te działania powodują, że jest to środek świetnie sprawdzający się zarówno w infekcjach Górny dróg oddechowych, jak i przewodu pokarmowego. I jeżeli one mają inklinacje wirusowe, bakteryjne czy, czy, czy grzybicze, też świetnie się sprawdza. I tutaj Lukrecja ma konkretne badania. Dlatego, że już w 2003 roku istniały pewne doniesienia na temat tego, że lukrecja działa przeciwko koronawirusom SARS. Więc jest tu już duża korelacja. I te badania były robione. Porównano skuteczność kwasu glitryzynowego, czyli glitryzyny, w stosunku do innych środków antywirusowych, i ona wyszła. Bardzo dobrze, jako, jako bardzo wysoko sprawna, sprawny, sprawny środek antywirusowy. Więc, więc mamy tutaj już pewne inklinacje naukowe. Na dole jest oczywiście przypis, z który, który, którego czerpaliśmy te informacje. Ktoś chce sprawdzić, może sobie to zrobić. Zwróćcie Państwo uwagę, że publikacja była opublikowana w, w miesięczniku Lancet, a to jest bardzo wysokiej jakości, no przynajmniej tak się wydawało do czasu koronawirusa. Yy, yy, miesięcznik, bo potem to różne tam w tym lancecie rzeczy się pojawiały, no ale to no już na boku zostawmy. Korzeń lukrecji y, y, także y, ma działanie antywirusowe w stosunku innych wirusów. I tutaj y, na tym slajdzie Państwo widzicie. Y, znowu ten, ten przypis, tym razem inny z innego, innej publikacji, y, gdzie mamy na przykład działanie przeciwko wirusowi opryszczki, działa przeciw, przeciwwirusowo y, w przypadku liniach, linii komórkowej wirusa HIV, y, nawet hamuje tworzenie się biofilmu, y, co jest szczególnie szczególnie Cenne, cenne działania. Na biofilm działa bardzo niewiele produktów naturalnych, a ci naturalnych to może sporo, tylko antybiotycznych działa niewiele. Działa przeciwgrzybiczo, działa przeciwbakteryjnie w stosunku do bakterii zarówno gram dodatnich, jak i gram ujemnych. Mówiłem Państwu, że w przypadku chorób, chorób COVID-19 mamy do czynienia, Albo COVID-19. Mamy do czynienia z nadkażeniem bakteryjnym. Tam się niszczą pęcherzyki płucne, tam się niszczy śluzówka układu oddechowego przez tego wirusa i, działa, i, mamy, działanie przeciw, i mamy działanie, i mamy promocję do infekcji bakteryjnej wtedy. I proszę zwrócić uwagę, y, przeciwbakteryjnie wobec y, gronkowca y, złocistego, wobec pałeczki ropy błękitnej, koli. Y, to wszystko y, ta lukrecja takie efekty posiada. Y, oczywiście y, lukrecja ma też działania niepożądane. Tam Trzeba uważać przy bardzo dużych dawkach. Gdyby ktoś chciał bardzo dużo zastosować tej lukrecji, to, no to może mu się podnieść poziom potasu, może mieć nawet lekkie obrzęki, ale to jest moim zdaniem teoretyczne rozważanie, dlatego że Lukrecja ma tak słodki smak, że naprawdę zastosowanie nawet niewielkiej ilości mieszanki ziołowej czasami sprawia, że ludzie nie chcą tej mieszanki pić. My używamy w mieszance ziołowej i w kroplach, i w mieszance ziołowej. Będę Państwu o tym zaraz mówił, będę pokazywał te, te mieszanki ziołowe, które my stosujemy najczęściej. Ale naprawdę no, trudno sobie wyobrazić mi, żeby ktoś wypił dwa gramy lukrecji naraz. No, może z czymś połączył, po prostu to jest y, nie do wypicia, y, bo to jest tak słodkie. I my widzimy, że dawka nawet niższej ukresji również jest bardzo skuteczna, więc po co przesadzać z tą, tą terapią, po co dawać mega dawki, jak można dać dawkę wystarczającą. Kolejna sprawa, produkty pszczele. Mówiłem już o tym, że to jest raz, że immunostymulant, dwa, że środek, który działa potencjalnie przeciwwirusowo. Chodzi mi o kit pszczeli, czyli propolis. No to jest naprawdę... Jeden z najsilniejszych naturalnych antybiotyków, które używamy. Jeżeli chcielibyśmy się dowiedzieć o propolisie więcej, no to odsyłam Państwa do publikacji pana profesora Kędzi oraz jego małżonki, magister Ho Hołderny Kędzi, oni napisali mnóstwo na propolisu i tam jest też wiele badań. Jednym z takich badań, jedno z takich badań państwu przytaczam, właśnie to jest badanie pokazujące, jak propolis radzi sobie z rinowirusem. Mamy rinowirus, który jest pacjenci z rinowirusem, którzy byli leczeni tylko bez bez propolisu i pacjenci, którzy byli leczeni z pro, propolisem. I teraz mamy widoczny efekt tego. Pacjenci leczeni z użyciem propolisu chorowali 2,5 razy krócej, więc Wydaje mi się, że warto. Pamiętajmy też o tym, że, że mimo, że Propolis nie ma działania, działania opublikowanego działania na koronawirusa SARS-CoV-2, to jednak pamiętajmy o tym, że, że one, te produkty działają bardzo szerokospektralnie. Olejki eteryczne, i tutaj też właśnie pokazujemy Państwu olejki eteryczne z. Z, które, no, część z nich powinniście Państwo znać, tuja, orientalist, czyli żywotnik wschodni, no, przecież tej tuj jest mnóstwo, olejku tujowego jest też bardzo dużo, wawrzę szlachetny, y, no, na głowach chodziono z warzynem, czyli laurus, jałowiec kolczasty. To są substancje naturalne, które można, takie olejki można zdobyć i można sobie te olejki rozpylać w powietrzu, żeby uzyskać dobre efekty. A w 2008 roku wykazano, że te właśnie olejki wykazują silne działanie przeciwwirusowe w stosunku do koronawirusa wywołującego SARS. Więc widzicie, mamy mnóstwo ciekawych doniesień na temat natury naturalnych produktów. Olejki eteryczne mają też udowodnione działanie w przypadku innych olejków, jak na przykład olejek melisowy, olejek z drzewa herbaciane, drzewka herbacianego, rozmarynowy, lomengrasowy, no to są lawendowy, to wszystko są preparaty, surowce naturalne, które wykazywały działanie przeciwwirusowe i możemy tego dowieść. Przeciwwirusowo działa także olejek z cynamonowca, bylicy pospolitej, lebiotki, czyli oryganum, <laughs> one wszystkie mają werbeny, to wszystko są surowce, które wykazują działanie antywirusowe. E, no to się powiedział, dobra, ale skąd my wiemy, że one działają na COVID-19? No i tutaj właśnie jest ciekawostka. Otóż olejki eteryczne bardzo często mają dość podobny skład. I zwróćcie Państwo uwagę, tutaj przykład tego na tym slajdzie jest. E, mamy tutaj takie składniki jak tymol, eugenol, karwakrol, aldehyd cynamonowy. Te substancje występują bardzo często w olejkach eterycznych i jak one ze sobą współdziałają, a to są, jak to działa synergistycznie. One naprawdę mogą zadziałać antywirusowo. Więc działanie olejkiem eterycznym jest chyba nawet przyjemne i takie, prawda, bezkosztowe, bez można powiedzieć, bo to nie są wysokie koszty i, i takie coś, co jest przy okazji. Więc warto mieć, mieć ta, rozpylać tego typu naturalne produkty. Tutaj przykład takiej receptury antywirusowej, gdzie łączymy propolis, ekstrakt propolisu, przepraszam, olejki eteryczne i do tego jeszcze, jeszcze ociar wirginijski. To jest jest taka receptura aerozolu, który my używamy jako taką barierę, taką taką, taką substancję, która zapobiega rozwojowi infekcji, wniknięciu infekcji w nasze drogi oddechowe. Pyłek pszczeli to substancja o działaniu wzmacniającym odporność, działaniu adaptogennym, substancja, która jest w stanie też usuwać z naszego organizmu metale ciężkie razem, razem z miodem. To jest też jest bardzo łatwe do, do dostania, co można stosować przy okazji nawet w diecie. Jednakże zachęcam Państwa do tego, żeby nie, to, nie używać pyłku pszczelego pod postacią obnóży, czyli takich żółtych kuleczek, bo te żółte kuleczki one mają, one mają, one się źle wchłaniają same w sobie. One muszą być rozpuszczone w wodzie e, lub w wodzie z miodem, albo jeszcze lepiej, żeby one były zmielone poprzednio. Można oczywiście, te 12 godzin trzeba czekać, dobra, wtedy można ten, taki macerat wypić, ale jeszcze lepszym rozwiązaniem jest stosowanie pyłku pszczelego w kapsułkach. Tylko musi on być zmikronizowany. Wtedy ten efekt działania jest bardzo dobry. My używamy takiego mikronizatu pyłku pszczelego. Miód pszczeli, no to jest kolejna rzecz, która jest dostępna i można ją, można zbogać dietę o miód. Miód oczywiście, ja zawsze zachęcam do spożywania miodu polskiego, dlatego, że norma polska na miód jest dużo, jest inna niż te, Miodu, miodu z krajów europejskich, innych lub pozaeuropejskich. Miód powinien krystalizować, jeżeli nie krystalizuje, no to jest podejrzane. Oczywiście są pewne miody, na przykład miod spadziowy, który krystalizuje wolno, albo czasami w ogóle nie krystalizuje. Natomiast miody wielokwiatowe, one powinny krystalizować i proszę o tym pamiętać, Kupujcie te miody od, 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 od znanych producentów. One tam muszą być napisane, że są to miody i najlepiej, żeby to był miód polski. No, nie sugeruję kupowania miodu z, poza Unii Europejskiej, bo czasami są te miody podgrzewane i, no i nie są one jakieś tam wysokiej jakości. Ale jeśli nie mówię, nie generalizuję, niemniej jednak sugeruję to, co ja zalecam swoim pacjentom. Miód aktywizuje komórki żerne, dlatego jest immunostymulantem. Ułatwia odkrztuszanie, działa przeciwzapalnie i miód może być stosowany sotę, jak już powiedziałem, pod postacią kanapki z miodem bądź burzeczką. Ale tutaj jest jedna ważna sprawa. Miód w przypadku infekcji, to jest jedyna, jedyne takie wskazanie, lepiej działa w roztworze wodnym. Normalnie miód w roztworze wodnym. Nie jest dobry, nie jest zalecany, ale bo te substancje nierozpuszczalne w wodzie po prostu nie wchłaniają się, nie, nie rozpuszczają się w wodzie i my nie mamy tego, tego efektu pełnego. Ale jeżeli mamy do czynienia z infekcją górnych dróg oddechowych, wtedy podanie miodu w postaci roztworu wodnego jest lepsze. Bo jak pokazano w badaniach może on zwiększać skuteczność przeciwdrobnoustrojową nawet do 200 razy, 220 razy. To jest po prostu wynik tego, iż roztwór wodny miodu wytwarza w sobie nadtlenek wodoru, czyli wodę utlenioną, więc popijamy nieco taką wodę, którą, którą często się leje na rany. Więc proszę o tym. Pamiętać. Upłynniamy wydzielinę, działa wykrztuśnie, co pokazano w takim jednym badaniu. Kiedyś amerykańska agencja spraw leków i żywności wydała takie negatywną rekomendację do dextrometorfanu stosowanego u dzieci. Wtedy pojawiła się taka publikacja w amerykańskiej prasie medycznej, że można zastąpić w dextrometorfan stosowanie miodu. I tutaj właśnie dawka miodu, w zależności z tej publikacji zaczerpnięta, którą pan profesor Kędzia i jego małżonka w swojej książce umieścili. I tutaj właśnie dawka, dawki miodu. U dzieci powyżej drugiego roku życia, powyżej pierwszego roku życia trzeba stosować, bo w pierwszym roku życia jednak miodu się nie powinno stosować u małych dzieci, dlatego że miód nie jest sterylny. On ma w swoim składzie różnego rodzaju bakterie czy też grzyby, i to jest naturalne, naturalna sytuacja. Yy, I nie jesteśmy w stanie wtedy. Yy, no, a dziecko w takim yy, małym wieku, młodym wieku nie jest w stanie yy, to. Unieczynnić tych, tych bakterii, więc można, moż, mogłoby się coś złego stać. Więc lepiej od drugiego roku życia. Dawki są tutaj podane, nie będę się nad nimi rozwodził. Kolejna sprawa, o której, o której warto wiedzieć, to to, że Chińczycy, Chińczycy, jak już mówiłem, stworzyli mieszanki ziołowe, stworzyli koncepcje terapeutyczne do poszczególnych faz. Tejże choroby, Chińczycy pokazali, pokazali po swojemu nazwali tę infekcję COVID-19 używając nomenklatury z medycyny chińskiej. Ja tą nomenklaturą się będę posługiwał, zważywszy na to, że będziemy o tym, o tym mówić. Więc oni mają, oni wyznaczyli jakby cztery etapy tej choroby. I te etapy to jest tak, pierwszy etap ma jakby dwie, dwie formy. Jeden etap, oni nazywali to okresem mokrego płuca. Czym on się charakteryzuje? Charakteryzuje się tym, że ma my wtedy... Wyksztuszanie wilgotnej wydzieliny, z dużą ilością tej wydzieliny, może wystąpić duszność i podwyższana temperatura ciała. I wtedy Chińczycy stosowali mieszankę ziołową, która ma własności zarówno wychładzające, jak i rozgrzewające. I tutaj przykład tej mieszanki ziołowej, którą, którą zaczerpnąłem z podręcznika leczenia COVID-19. W tym podręczniku były wszystkie metody, jak stosować respiratory, jak stosować różne inne leki syntetyczne. Jak się opiekować pacjentem KW19, ale również, to była taka publikacja rekomendowana przez WHO, również tam były mieszanki ziołowe. Mało kto zauważył pewnie, bo myśleli, że zioła to nie działają, ale Chińczycy zastosowali mieszanki ziołowe. W Chinach nie ma nawrotu, nie ma drugiej fali, jakoś wszystko się tam inaczej układa. Być może właśnie z powodu tego, że stosowali zioła jako punkturę, a nie dlatego, że prawda stosują ekskluzję azamordyzm. Korzeń lukrecji się przewija w tych mieszankach i korzeń tarczycy bajkarskiej. Dlatego ja o tych dwóch surowcach zielarskich nieco więcej Państwu chciałem powiedzieć. Więc to jest ta pierwsza mieszanka. Jeżeli mamy ten pierwszy okres nieco inaczej, gdy na przykład pacjent. Ma dreszcze, Nie, niezbyt dużo kaszle. madreszcze, zimno jest mu, temperatura ciała jest podwyższona. To jest okres, który oni nazywają zewnętrzne zimno i wewnętrzne ciepło. To jest po prostu taka, taka sytuacja, gdy pacjent łaknie ciepłego ubrania. Gdy tak czuje się lekko przeziębiony. I to są dwie pierwsze, dwie równoległe postacie COVID-19, tak? Oni to zauważyli. I tutaj znowu mieszanka ziołowa. I patrzcie Państwo, znowu korzeń lukrecji, znowu korzeń tarczycy bajkarskiej. Trzeci, drugi okres, to już jest okres zaostrzenia się choroby. Wtedy pacjent ma nasiloną gorączkę. Gorączkę tą można by porównać, to jest okres tam przemiennego zimna i ciepła, z medycyny akademickiej, takiej europejskiej można by to porównać do ataków malarii, gdzie przez trzy dni przed taką malarii pacjent ma ogromnie wysoką gorączkę, majaczy jest w stanie bardzo ciężkim, po czym się tutaj sprawa kończy. I czasami tak też jest w przypadku tego drugiej fazy, czasami się kończy i sprawa się zamyka ale czasami niestety się rozwija. W tym czasie oni też zalecają, oni tutaj, być może, że dlatego właśnie, że to tak wyglądało jak napady malarii, zastosowano w leczeniu hydrochlorochinę. Być może to była inklinacja idąca z, z, z państwa środka do naszego tutaj systemu, bo w tej chwili ona jest kontrowersyjna, ta, 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 ta hydrochlorochina, no ale, ale, ale tutaj oczywiście też Francuzi uważają, że należy ją stosować na to. I tutaj patrzcie Państwo, znowu mamy w tej recepturze dwie, dwa składniki, mianowicie korzeń lukrecji i korzeń tarczycy bajkalskiej. Więc na każdym etapie oni jednak dawali tą, tą, tą substancję. Kolejna, kolejna rzecz, ten trzeci okres. No trzeci okres to jest już po prostu okres zatrzymania, wewnętrznego zatrzymania toksyn, ciężki stan, niewdolność oddechowa, to jest taki krytyczny etap i on się kończy w różny sposób, albo śmiercią, albo, albo wyzdrowieniem. Y i oni tutaj stosowali taki złożony lek roślinny, Cheng Sim Huan, ja to nie, nie jestem Chińczykiem, więc pewnie czytam w sposób nieprawidłowy, no ale napisane jest, więc Państwo możecie sami tego poszukać. Y no niestety nie nie, 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 starałem się, nie, nie doszukiwałem się składu tego leku, zwłaszcza, że no, to jest taki okres, gdzie raczej i nikt nie będzie pacjentowi, przynajmniej w Europie, dawał ziół, tylko będzie na respiratoroterapii i będzie w zupełnie innej sytuacji, więc tutaj trzeba, sobie pozwoliłem, pominąć tą, tą kwestię. To nie jest niedostępne chyba w Europie, zatem, zatem praktyczna wartość tego jest żadna. I potem jeszcze jest okres niedoboru, czyli w płucach i śledzionych, gdy ktoś już przejdzie tą, 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 tą chorobę i no jest, jest i okres zdrowienia, który trwa czasami dość długo, zwłaszcza, że Występują u niektórych, u niektórych pacjentów powikłania. Ale tuż też mamy substancje naturalne, które występują. Znane są może koszty astragalusa, owoc kardamonu, skórka mandarynki. Oni tego typu to jest receptura na ten jakby okres zdrowienia pacjentów. No więc to były koncepcje, które Chińczycy zasugerowali yy, i chwała im za to, że, że, że wnieśli taki element naturalnej medycyny, yy, bo czasami trudno się jest przebić yy, z, tymi, z tymi poglądami, które ja reprezentuję i część moich kolegów. Yy, I proszę Państwa, co myślimy, co, co, jak my zareagowaliśmy jako, jako praktycy ziołolecznictwa na te działania i na, na tę ten, na ten, na infekcję. My stworzyliśmy koncepcje terapeutyczne, które mają jakby dwuetopowość. Pierwszy etap to jest etap stymulacji odporności i tworzenie bariery przeciwwirusowej. Stymulacja odporności to używanie receptur pierwszej i drugiej, i to są, to są substancje, które są dostępne, to są receptury produktów do, konkretnych, które my używamy. W jednym z nich mamy pyłek pszczeli, propolis oraz liofilizowany sok z miąższu liści aloesu. W drugiej recepturze to jest taki syrop ziołowy. Stosuje, stosuje się go w się pszczeli, jeżówka purpurowa, melisa lekarska, kwiat rumianku i owoc róży i to są, to są te stymulanty odporności. Zaraz się będę do tego jeszcze odnosił. I druga tutaj trzecia receptura to, to taka bariera przeciwwirusowa, czyli połączenie Propolisu, oczaru oraz olejków eterycznych, które mają potencjalnie prozdrowotne i przeciwwirusowe działanie, które stosowane w postaci aerozolu doustnego mogą nam się przysporzyć do tego, aby nam się ta, ten wirus do nas nie przyczepił. Dlaczego ta koncepcja terapeutyczna zawiera tyle składników? Zwróćcie Państwu uwagę, tu, jest, tu są te składniki. I teraz my stosujemy. Połączenia, y, y, dlatego że synergia w ziołoleśnictwie to jest najważniejsza rzecz. Zioła współdziałają ze sobą. To przyk przykład był taki, y, abstrahuję od, od tej chwili leczenia tego, ale przykład pokazałem Państwu, jak kozbex z chmielem spółgra. Osiem razy silniejszy efekt przeciw, uspokajający, pot, jak się połączy dwa, dwa surowce. Więc tak samo jest tutaj. Łączenie wielu surowców ze sobą daje efekt daje efekt synergii i efekt korzystny dla pacjenta. I teraz patrzcie państwo, to połączenie stymuluje odporność na infekcję, dlatego że wzrasta aktywność fagocytarna, ale także pobudzają się limfocyty do swojej obrony. Bo jak państwo wiecie, mamy obronę nie swoistą, swoistą. To jest jakby dwa etapy. Nie będziemy może wchodzić w to szerzej, może kiedyś przy kolejnych webinarach, które zamierzam państwu mówić, będę chciał się odnieść do, do odporności i powiedzieć szerzej na ten temat, ale teraz tylko tylko trochę, bo nie chciałbym też przedłużać za bardzo tego, co, co mówię Państwu. Wreszcie, że te, teraz w tej chwili mówimy o takim aspekcie praktycznym. Zatem stymulacja odporności, i tutaj mamy przy, y, numerki do, do, dopisane do każdego z tych produktów. One pokazują, jak to, z jakich źródeł korzystaliśmy, używając tego typu przypisów. Ta mieszanka, to połączenie surowców ziedalskich działa antywirusowo, przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybicznie oraz pobudza leukocyty do wydzielania substancji antywirusowych. To połączenie, składniki tego połączenia działają mukolitycznie, czyli zwiększa się ilość wydzielanych wydzielanej, wydzielanej śluzu, który hamuje tworzenie się, który wyłapuje substancje, które się dostają do dróg oddechowych, Y, zarówno bakterie, grzyby, jak i wirusy, a także drobiny smogu, bo ten smog, jak Państwo wiecie, jest czynnikiem, który obniża odporność organizmu. I tak działa miód pszczeli i melisa oraz to połączenie działa przeciwzapalnie i tu działa tak miód pszczeli, y, rumianek, y, owoc róży, ale także tak działa oczywiście jeżówka purpurowa. Tutaj właśnie pokazany jest skład tego produktu, który, który ma, y, ma właśnie olejki eteryczne, propolis i, i oczary wirginii, Dlaczego, dlaczego znaczy one, no one tu, ma, tu działają? Oczar nie jest taką substancją, która działa przeciwbakteryjnie, ale to jest substancja gojąca błony śluzowe i skórę. Zatem, jak wiemy, że nastąpiło uszkodzenie błony śluzowych przez infekcję, przez COVID-19, to tutaj mamy właśnie substancję, która będzie działać gojąco. Drugi etap. Gdy na przykład jednak ta, bo to była profilaktyka, żeby nam się, się krzywda nie estava Ale jak już dojdzie do infekcji, to wtedy dołączamy do tego intensywne leczenie z użyciem preparatów ziołowych. I tutaj mamy trz, trzy receptury. Receptura pierwsza to jest mieszanka ziołowa. Receptura druga, krople ziołowe. Receptura trzecia to taka receptura z, y, przeciwzapalna z klaczycą bajkarską na czele. I teraz y, może odniosę się do każdej z nich. Zwróćcie Państwo uwagę na tą recepturę. To jest mieszanka ziołowa w saszetkach do zaparzania Ją się stosuje łącznie z kroplami, które też Państwu teraz pokażę. I teraz jest pokazane, jakie są efekty działania każdego z tych składników. Babka lęcetowata przyspiesza gojenie błony śluzowe, przeciwskurczowe działanie, wyksztuczne, immunomodulujące, przeciwwirusowe, bakteryjne. Babka lancetowata, Najważniejsze są zawsze na początku tu podane. Tak jest, taki klucz przyjąłem pisząc ten, ten slajd, więc ona przede wszystkim goi. Druga substancja to lukrecja i ta działa przeciwzapalnie, wykrztuśnie przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie i rozkurczowo. Więc przeciwzapalne działanie i przeciwwirusowe tu w tym przypadku jest bardzo ważne. Kwiat lipy działa napotnie i przeciwzapalnie. Ta mieszanka będzie nieco obniżała gorączkę, ale w sposób naturalny, więc ja bym tutaj absolutnie nie traktował jako środek typu tam ibuprofen czy kwas astralicylowy, który się to, czy paracetamol. Trzecia, tymianek. Tymianek przede wszystkim działanie wyksztuśne, bardzo silne wykrztuśne, ale też przeciwzapalne, antybakteryjne. Oraz y, y, przeciwbakteryjnie liść, liść, liść mięty, oraz y, liść maliny o działaniu przeciwzabalnym napotnym i przeciwwirusowym, przeciwbakteryjnym. To jest mieszanka ziołowa, która naprawdę jest stosowana u nas na infekcje górnych dróg oddechowych od 30 lat albo więcej. Y, I naprawdę to się sprawdza. Warto, y, zważywszy na to, że synergia tych substancji naturalnych jest, y, jest y, nie do końca znana czy połączyli współdziałanie, pozytywne, pozytywny efekt, warto odnosić, odwoływać się do mieszanych ziołowych, których efekty już znamy, już kiedyś stosowaliśmy, no to jest już można powiedzieć mieszanka z taką brodą, ale to jest korzystna broda dla tej mieszanki. Poza mieszanką ziołową dysponujemy również kroplami, które też używamy i często ja zalecam w ten sposób. Napar z mieszanki ziołowej dwa razy dziennie, a nawet trzy razy dziennie jedna saszetka. I do tej już na paru dodajemy dwie łyżeczki kropli, czyli dwa do trzech razy dziennie dwie łyżeczki kropli, które Państwo tutaj mają przed sobą. Takie połączenie działa najsilniej, najsilniej w tych infekcjach, czyli mieszanki ziołowe, ale także kapsułki ziołowe, które mają wysoką zawartość korzenia tarczycy bajkalski, który jest standardowany na bajkalinę. Tutaj oczywiście poza tarczycą bajkalską są również w tej recepturze, jak Państwo widzicie, ekstrakty z owoców jagodowych, jak żurawina, aronia, borówka, czernica, owoc skórka winogron. Co to jest? To są antyoksydanty. Stan zapalny to stres oksydacyjny. Więc trzeba o tym, o tym tutaj powiedzieć i, o te, i te substancje z sobą połączyć. Tak więc to jest mieszanka ziołowa. To jest receptura ziołowa, którą używamy również w, w leczeniu i wspomaganiu leczenia COVID-19. Profilaktyka przeciwzakrzepowa. Mówiłem już o tym, że często ludzie umierają na to, że mają y, zakrzepy. Y, częstość zakrzepu, zakrzepica na przykład częstsze u ludzi, którzy mają żyleki, osoby starsze nie chodzące tutaj, no ta zakrzepica może się zdarzyć. Co możemy użyć z naturalnych produktów? Ekstrakt z nasion kasztanowca i liści miorzębu japońskiego. On może, on zmniejsza prawdopodobieństwo zakrzepicy, zwłaszcza żylnej. I alkoholowy ekstrakt ze skórek winogron, standaryzowany na zawartość resveratrolu. I tu jest ważny element, podawana podjęzykowo. Tego typu podawanie powinno odbywać się pod język. Wtedy ten resweratrol się wchłania od razu do surowicy krwi i działa, działa korzystnie. Tak więc, ktoś z Państwa, czy też słuchaczy, mógłby y, powiedzieć, że ja mówię o ziołach y, i to w ogóle, gdzie Rzym, gdzie Krym, tutaj ciężka choroba, ludzie umierają, y, a ja tutaj o jakichś ziołach opowiadam, jakieś tam miodzie i pyłku, pszczelni i propolisie. Proszę Państwa, y, to, co ja mówię, jest zgodne z tym, co mówi Światowa Organizacja Zdrowia. Na tym slajdzie Państwo widzicie, że WHO już w 2014 roku rozpoczęło, wdrożyło, również w Polsce, o dziwo może ktoś z Państwa nie wie, to się dowie standardy, które mówią o tym, że Należy implementować do normalnych, standardowych procedur medycznych elementy naturalnych, tradycyjnych sposobów leczenia, takich m.in. jak ziołolecznictwo, dlatego że wtedy pacjent odnosi najwyższą korzyść. I to, co ja mówię, to jest implementowanie do tych naturalnych, do tych, do tych tra tradycyjnych, standardowych, nazwijmy to, metod terapeutycznych naturalnych sposobów leczenia. Jedno drugiemu nie przeczy. Musimy stosować działania komplementarne. Pokazali nam to świetnie Chińczycy, które, raz, raz podkreślę, uporali się z tą infekcją. Zatem bądźmy mądrzy czyjąś mądrością.